Kołobrzegu w sezonie letnim będzie funkcjonowało 10 strzeżonych kąpielisk, na których naszego bezpieczeństwa będzie strzegło około 50 ratowników. Rozpoczęliśmy jakiś czas temu już rekrutację ratowników. Nie ukrywamy też, że mamy pewną stałą załogę, która już wcześniej nam zadeklarowała po zeszłym roku i po zeszłych latach deklaruje nam chęć pracy na kąpielisku w Kołobrzegu, które jest bardzo fajnym, atrakcyjnym miejscem, myślę, że pracy, tym bardziej, że jako Miejski Ośrodek Sportu i Kreacji dbamy o to, aby przede wszystkim nasza załoga tutaj ratownicza była mocno dosprzętowana i żeby ten sprzęt też był używany. Ratownicy rozpoczną sezon 24 czerwca, natomiast wszystkie kąpieliska będą czynne od 1 lipca. Mamy nadzieję, że oferta, którą zaproponowaliśmy, jest to wyjściowo między 6200 a 6400 zł brutto ratownika w zależności od doświadczenia, plus dodatki w zależności od pełnionej funkcji i umiejętności, które dawny ratownik posiada. I oprócz tego zapewniamy jeszcze nocleg i wyżywienie w postaci obiadów dowożonych na stanowiska. Patrząc na poprzednie lata, duża liczba ratowników to osoby przyjeżdżające do nas z Polski, często już cyklicznie. Związane jest to z tym, że tak jak wiemy, sezon morski odbywa się w wakacje, ale też jest to sezon w hotelach, a w samym Kołobrzegu, z tego co zawsze gdzieś słyszałem, jest około 60 niecek basenowych, jak nie więcej, więc każdy basen potrzebuje za obsługi ratowniczej, więc wiemy też o tym, że pozyskiwanie takich sezonowych pracowników nie jest łatwe, tak? I w dużej mierze są to też pasjonaci, którzy wiedzą o tym, że te ratownictwo właśnie wodne na kąpieliskiem morskim wtedy jest tak naprawdę takim w pełnym wymiarze, czyli mogą przede wszystkim korzystać ze sprzętu, mogą realizować różne działania prewencyjne. Tutaj nasz kierownik, który akurat sprawia pieczę nad naszym kąpieliskiem w Kołobrzegu, jest też wymagającym kierownikiem, którego też można się dużo nauczyć i mówi się też o tym właśnie, że praca w Kołobrzegu jest na tyle fajnie rozwijająca, że tutaj ma też bardzo mocny charakter edukacyjny. Strzeżone kąpieliska będą czynne od godziny 10 do 18.